Witam Was serdecznie, z tej strony DenlockTV i dzisiaj sobie pomówimy o nowych ofertach na naszej wspaniałej stronie Wargamingu, na stronie amerykańskiej oczywiście. Musimy to zaznaczyć od początku, więc przejdźmy do meritum. Jak wiadomo, trwa odliczenie do WOTA 1.0, są znowu te wszystkie misje świetne, zajebiste, które dają Wam różne, a to zaraz do tego dojdziemy. Przede wszystkim, po pierwsze, rzadki okaz Typ 62, który jest w tej chwili w sprzedaży. Nie wiem, czy na EU będzie, teraz zerkniemy, czy na EU mamy takiego delikwenta, ale w tej chwili u nas na amerykańskim serwerze za jedyne $58 w pełni wyposażony 14 dniami premium, trochę do załogi, trochę golda, także no oferta jest jak najbardziej korzystna, jeżeli ktoś tylko chce kupić sobie golda. Co tutaj mamy? A u Was na Europie się nic nie dzieje takiego. Także nie dajcie się nabrać, nie można go kupić za 176 zł, niestety. To jest T34-3, którego sprzedałem, bo mi się nie podobał. Także idziemy dalej. No to już wiemy, typek 62. Kolejną ofertą jest T25 Pilot w sprzedaży. Myślę, że to jest dość ciekawa opcja, jeżeli ktoś go nie ma, a potrzebuje amerykańskiego meda, żeby na przykład zastąpić sobie Pershinga, no to myślę, że ta oferta jest jak najbardziej korzystna dla Was. Także śmiało możecie się zaopatrzyć. O, w najtańszej, o jest nawet, najtańsza wersja, bez konta premium, bez niczego, jest za 126 zł. No, dalej lecąc z tematem, ósemka amerykańska, kolejna, Light, z tym, że Light, T92, też w czterech wariantach, w wersji podstawowej też jest za 111 zł, także może komuś się akurat spodoba. Idziemy dalej. I newsy, bo chciałem powiedzieć o marcowych ofertach specjalnych. To jest Dzień Weterana. Marcowe. Chyba już dużo wcześniej są te marcowe. Weekly Deals in March, tak jest. Mamy połowę, ale w sumie zabrałem się z powrotem do tego, także... Nie, to nie jest to, co chciałem. To nie jest to, co chciałem. O, może tutaj będzie... Ongoing on tracks. O jest, overview. Co mamy na marzec? Na marzec skończyła nam się sprzedaż Pancera 58 Mutsa, teraz jest Mauer Brecher, jeżeli ktoś ma ochotę. Przepraszam bardzo. Marzec 15-26 to T92, czyli już nam się zaczęło. I tutaj marzec mamy 22. Nowy czołg premium. Najprawdopodobniej będzie to czołg włoski, który zamierzam sobie sprawić, także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, żeby obejrzeć premierę i jakieś tam gameplaye tylko w momencie, kiedy będzie zrobiony release u nas na amerykańskim serwerze. Tiger 131 i TOG 2 będą w sprzedaży, nie wiem czemu jest tu gwiazdka. Być może nie będzie, jeżeli jest gwiazdka, to może coś tam być z tym tematem. Idziemy dalej, specjalne sprzedaże. Specjalne weekendowe eventy weekendowe, Święto Patryka, które zaczyna się jutro. Zobaczymy, bo nie ma jeszcze żadnej informacji na ten temat u nas, więc być może będzie to samo co u Was na Europie. Zobaczymy jutro. Zaczął się dzisiaj on tracks na T57 Heavy Tank, więc prawdopodobnie do niego przystąpię, bo mam na poziomie 7 lajcika i chciałbym sobie wyekspić tego pięknego T57 z magazynkiem. No i mamy tutaj Tank Master, jaki jest aktualnie. Mamy który 16, czyli jesteśmy tutaj, A20, STRV 84, T10, no i E4. Jakby ktoś chciał, no to tych rzeczy, no to mają takie rzeczy, informacje. No to w sumie tylko tyle, dzięki wielkie i do usłyszenia.